Cześć! W tym odcinku pokażę Wam, jak spełniłem swoje kolejne motoparalotniowe marzenia. W piątek zjawiłem się na Festiwalu Balonów w Szczecinku. Wraz z eskadrą paralotniową Koszalin zamieszaliśmy nieźle na niebie. Chcecie zobaczyć, jak to wyglądało? Zostańcie ze mną. Oh yeah! Sorry za to słabe oświetlenie. Ale jest 2:30 i wiecie co? Jadę. Jadę polatać. Przede mną 3 godziny drogi. Dojechałem. Nie ma za bardzo czasu na gadanie, bo tam się już dzieje. Chłopaki się też szykują do lotu. Także szybka akcja. Po lataniu śniadanko z brygadą i zaraz ruszamy dalej na mega atrakcję w Szczecinku. A dzisiaj taki zestaw. Ciekawe, jak to lata. Może zaraz spróbuję. Przed wieczornymi lotami jeszcze ustawienia, zmiany, przestawienia, żeby były szybsze te nasze skrzydła i bardziej odporne na turbulencje. Teraz gdzie to robić? Nie ma lipy. No szybko, na badanie. 30 km szybsze będzie, nie? Linką na pewno. I co, wąsacza można jedną rączką. Ale zabawka.
Ja przepraszam bardzo. Pan tu przyjechał polatać czy pojeździć? Przewietrzyć się. Doba minęła, dojeżdżam do domku, zmęczony, ale mega zadowolony, ale było ekstra.